Przychodzimy tu co roku, dzieci wrzucają pieniążki na wielką orkiestrę, bo wiemy, że to jest bardzo szczytny cel. Sama wiem po sobie, że moje dzieci miały na przykład sprawdzany słuch sprzętem zakupionym przez Jurka Owsiaka, dlatego warto, naprawdę warto. Jesteśmy tu od godziny 13 i zamierzamy być do samego końca, także do światełka do nieba. Panie prezydencie, pan jest postawnym mężczyzną, można pana liczyć jako dwie osoby chyba. To tak, wagowo na pewno, wzrostem też, ale tak naprawdę liczy się każdy, maleńki czy wysoki, młody czy starszy. Ważne, żebyśmy chcieli razem pokazać tą wspólnotę toruńską. Torunianie są bardzo, bardzo hojni. Przypomnę, że od kilku lat co roku wygrywamy w naszym województwie, jeżeli chodzi o hojność, i na pewno będzie tak samo. Prezydenta miasta muszę przepchnąć tak, żeby się jeszcze dużo ludzi zmieściło. Przed chwilą skończyła się ściskawa kolejnym rekordem i ta ściskawa też pokazuje, że jesteśmy razem, ściśnięci, łączymy się, łapiemy się za ręce, bo tego dnia pomagamy innym i tak jest w całej Polsce i wszędzie, gdzie są Polacy na świecie. Fajna muzyka, przede wszystkim klimat się liczy. Jak zwykle kolorowe, jak zwykle pięknie, dużo atrakcji dla wszystkich. Cały dzień jestem z orkiestrą, bardzo mi się podoba, naprawdę super. Wszystko jest z roku na rok coraz lepiej zorganizowane, bardzo mi się podoba, jestem pod wrażeniem. Wiesz, co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Tak? To co to jest? Bombki! Bombki! Że niektórzy mają puszki i się wrzuca pieniądze na chore dzieci. Cieplutko jest bardzo. Tak, mimo że to jest zima, naprawdę czuć, że ciepło. Pięknie było! Jak na 20 finał przystało!